Tak, jestem nałogowym fotoholikiem. Zdałem sobie z tego sprawę w momencie, gdy zacząłem wyjeżdżać na fotoplenery o 3 w nocy. Na całe szczęście ten problem nie dotyczy tylko mnie. Po raz kolejny wybraliśmy się do Siekiery. Plan był taki. Zrobimy kilka zdjęć wschodu słońca z mostu, a potem się zobaczy. Nadchodzący dzień przywitał nas grubą warstwą chmur, które wraz z upływem czasu zaczęło się rozrzedzać. Silny wiatr pędził chmury z dużą prędkością, a słońce coraz szybciej wspinało się po niebie, ogrzewając kostrzyńskie rozlewiska. Kolejowy most, pamiątka z czasów zimnej wojny, dostała drugie życie. Od niedawna pełni rolę trasy pieszo-rowerowej. Widok z niego na starorzecze Odry bezcenny. Słońce było już dość wysoko, jednak niedosyt kadrów pokierował nas na południe wzdłuż brzegu Odry. Napotkane po drodze czubajki kanie o monstrualnym rozmiarze wdzięcznie pozowały przed obiektywem. Zwróciliśmy na siebie uwagę pół dziko żyjących koni, które z ciekawością, ale i rezerwą przyglądały się naszym poczynaniom. Przeglądane na szybko mapy odkryły kolejną perełkę cedyjskiego parku krajobrazowego. Ruiny starego młyna Einhornmühle, pamiętającego XIV wiek. Idąc dalej, na północny wschód trasą rowerową Siekierki Trzcińsko-Zdrój napotkamy malowniczy wodospad, który stanowi kolejną inspiracją fotograficzną. Około 800-metrowa droga powrotna niektórych wyczerpała do tego stopnia, że pozbywali się wszystkiego, co stanowiło obciążenie. Prawdopodobnie do dzisiaj można tam znaleźć porzucony sprzęt fotograficzny. Na szczęście posiłek wydany z kuchni polowej podniósł na duchu uczestników ekspedycji na tyle, aby umożliwić im bezpieczny powrót do domu. Jeden z tych, co byłeś, co nie jechałeś? Nie, oni jechali już później. Dobry kucharz. Później. Bardzo dobry. Dobry kucharz był. Bardzo dziękujemy panu. Jeszcze tylko mały szok na stacji paliw. Chociaż dzisiaj wydaje mi się, że to było wulgarne.